Nie! Bo o! Idzie yerba, tak, haki. O, o, ale co to Arab, jakiś ogr. Normalnie. Aki w szoku. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj w końcu rajd na konikach. Jest z nami też Nadia z yerbą. Nie wiem, czy widać, bo mam GoPro na kasku. Idzie z nami Shelby, tylko Shelby będzie z nami szła przez połowę pierwszej drogi. Potem mama ją zgarnia. No ze względu na śnieg, nie? No i trasa. Trasa jest dość trudna. Będziemy z górki na razie schodzić. Bo jedziemy na zamarznięte jezioro, więc oglądajcie do końca, bo jest warto. Pewnie widoki będą niesamowite. Wilber jest reniferem, tak? Wilbuś, jesteś reniferem? Dokładnie. Ma uszy renifera, trochę za duże, ale niech będą. Czaprak też jest, podkładkę ma, więc ten czaprak to może być taki ose. Taki normalny, o. Z Polaru, dobra. O, super. Git. Poniosło, ona myślała, że już lecimy. Wsinek, chodź szybciutko. O, o. Dobra, teraz się zacznie. Teraz się zacznie teren, bo szliśmy drogą. No teraz to stępem, Karolak. Teraz to stępem. Prrr. Ja proponuję Wilber stępem. No i prosto na dół. Ej, a miał śnieg nie padać, i co? Normalnie jak na Syberii, bez kitu. No i nie wzięłam telefonu, ale proszę Państwa, tam w połowie drogi mama zabierze Shelby. To prawdopodobnie mi telefon przywiezie. Może Karol coś nagra z boku, jak na Wilberze tak idę. On jest hitem. To jest normalnie renifer. Nie, psiak? Ale te ule to też jest hit. No. Że ktoś tak postawił i się nie boi. Już ja mogę podejść, teraz wiesz. Chcę miód zabrać, jakbym się znała oczywiście. No jakbym się znała, to też bym tak nie zrobiła, no ale tak przypuśćmy, nie? Chodzi mi o to ryzyko, że się nie boi ten właściciel. Ja bym się bała, że ktoś mi właśnie zabierze. Różnie bywa z ludźmi. Tu jest ogólnie bardzo fajna droga, nie? Na szczęście ja znam wszystkie drogi. Także nawet jak są zasypane, to ja wiem, co pod mnie jest, także lepiej, żebyście szli tak, wiecie, za mną, bo po bokach czasami są rowy też. A jak jest zasypane, to nie widać, nie? A na pamięć znam tą drogę, bo jeździłam tutaj x razy. Też, ale Shelby nie ułatwia w ogóle. Ona z jakiś tryb obrała dziwny, wiesz? Super. Tak jest, super psiaczek. Dobra, Wilber generalnie o wiele lepiej mu się idzie z górki. On z górki może być czołowym. Ale jak jest pod górkę, to nie. To wtedy najlepiej, jak już koń prowadzi jakiś. Wiem, że wam przerywam w trakcie filmu, ale uwaga, musimy sobie odpakować oczywiście kalendarze, więc zacznijmy sobie od tego z czekoladkami i odpakujmy sobie trójeczkę i czwóreczkę. W trójeczce mamy Mikołaja, oto takiego z czekoladki. Już sobie od razu zjem, bo te naprawdę fajnie smakują, te czekolady. I mamy też czwóreczkę, ona znajduje się właśnie tutaj. Co będziemy mieć w czwóreczce? Prezencik, o! To dobrze świadczy, bo teraz sobie odpakujemy z Only Bio i Wedla. Proszę bardzo, ten piękny kalendarz. I zobaczymy, co się skrywa w trójce. W ogóle, gdzie jest trójka? Tu jest trójeczka. Tak szczerze, czekałam na to długo, ponieważ uwielbiam ptasie mleczko, to będę miała i też odżywkę emolientową. O, ostrość oczywiście. Tak ona się prezentuje i pachnie niesamowicie, uwierzcie mi. A widzicie, tym razem trójka i czwórka jest w zestawie kosmetyków, a myślałam, że tak jest, że na przykład jedynka tutaj, dwójka tutaj, tak na zmianę, a jednak tak nie ma, więc będziemy mieć drugi kosmetyk dzisiaj, wow. Dobra, co kryje się za tą czwórką? Jakiś dziwny taki trochę ten kształt ma.
Nawet się nie domyślam, co tu może być. Okej, peeling do ust. Także to by było na tyle i zapraszam was do oglądania dalszej części filmu. Gram, ale Wilber raczył się ze mną położyć. Spodziewałam się tego. Znaczy to było niespodziewane, bo on idzie i nagle hop. I się kładzie, nie? Ja mam łydka, wstał szybko na szczęście. Ale kurde, no nie włączyłam tego GoPro. A chciałam was nagrać tak z boku, jak idziecie. Jak tam? Wszystko dobrze? Tak? Happy? Trzeba bardziej trochę na przód usiąść, bo na tylnym łęku siedzisz, wiesz? O! Dobra, zamiana hakamada teraz idzie. Wilber, proszę cię, nie tarzaj się. Kolejny raz. No dziękuję, reniferku. Nie wiem, że to jest prawie pół metra śniegu. Jak to fajnie wygląda naprawdę. To, że my się topimy. Ale no nie, no ale się czuję, normalnie bym na kucyku jechała. Zobacz, Wilber. Zjerba, normalnie 1,70 m. Nawet bym powiedziała, że ponad. Łuchaki ma z 1,65 m chyba? W kłębie? Już nie pamiętam, jak to ja mierzyliśmy. Bo coś takiego było. A Wilber miał 1,38 m. A teraz na bank jest wyższy. Bo wcześniej na luźno na niego wskakiwałam. A teraz muszę się trochę wysilić, żeby, wiesz, podskoczyć. Więc kurczę, no trochę chłop chyba wyrósł. No, będzie rosnął, no 3 lata ma. 4 lata w marcu, powiedzmy, no to już za 3 miesiące 4 lata. Dobra. No 64% baterii mam. Od tego GoPro chyba, wiesz, to zamarza i one po prostu nie może pracować w takich temperaturach, tak, wiesz? Słaby sprzęt po prostu. Słaby sprzęt. Hero 8. No słaby sprzęt, no. No nie no, każdy, nawet lustrzanka ci zamarza, kamera, wszystko, telefon. No, ale to jest sprzęt sportowy, to jest przystosowane do takiego. No nie, jest przystosowane. Zabierz się o przystosowane i ci jak się położy. Tak? Czekamy. O, miałam wam tu pokazać, jak Shelby chać. Hop! Dobrze. To się kameruje? No, się kameruje. Super psiaczek. No hopaj, hopaj, hop. Patrz, ona wyskoczyła, nie? Teraz już się nie boi tak. To weź rękę super. Do tyłu bez jej hop, żeby miała tak z tyłu, za... Nie, no na razie nie będziemy. Czemu ty miliczesz buta? A bo ja mam olejem posmarowane. I sam do Karla. Chodź tutaj. No. Super psiaczek, dobra, idziemy. Zaraz tam dojeżdżamy do domków, no. I mama już bierze psiaka. No, żeby też to łapki. No, żeby nie zamarzła, tak? I tak już długo przeszłaś. Jak coś, to zwolnimy, nie? Rajbek. Jezu Maria, Wilber, ty biegniesz, zwalniasz, ja nie wiem. Coś tam, słońce wychodzi. Mamy jakieś niebo. Jest sukces, bo jesteśmy prawie w połowie drogi. No w sumie można powiedzieć w połowie drogi. Teraz będziemy wjeżdżać na łąkę, nie na łąkę, na drogę polną. Która prowadziła się tędyk. Jakiś pies tu szedł ogólnie. Sam pies. Może jak wilk, oby nie. Nie, tu jakaś sarna i pies. No to możliwe. Jedziemy tymi śladami. Zaślepka GoPro spadła, szukaliśmy. Sieć się znaleziona od razu. I Wilber zrobił sobie przerwę. Jak to renifer. O, proszę bardzo. Renifer ma przerwę. W jedzeniu. Dobra, wchodzę na ciebie, Ujbusiu. Dobra, dzięki. Bo już zamarzłam. O kurde. Nie polecam takim śniegu. Nie, bo ja myślę, że ten przycisk też, wiecie, zamarza. Wjeżdżamy sobie do lasu. Wjeżdżamy sobie do lasu, trochę słońca zaświeciło. Wow. No jak nam tak zaświeci, jak będziemy już tam u góry nad jeziorem. To będzie mocne. Nie no, nie wiem czy na szczyt, bo nie wiem czy to będzie bezpieczne. Więc tam gdzie, wiesz, gdzie wchodziliśmy niby. Gdzie się wchodzi do tego jeziora po prostu. Ewentualnie tak z boku po prostu, boczną drogą. No tu będzie podjazd i to gruby właśnie, dlatego na piersik wziąłem.
Berowi. Gitara, nie, fajnie, efekt. Mega ten las, no. Bo wiesz, ja zawsze w okularach to nic nie widzę. No właśnie. No, to mówiłam ci, soczewki ubieraj. Kupa. Jak w Red Dead Redemption, nie? Grałaś w tą grę? Nie. Red Dead Redemption, kurde, no. Tam jeździsz na koniach. Ogólnie to nie jest gra o koniach, ale wszystko się odbywa na koniach, bo to jest rok 1899. Więc tam jeszcze nie było aut, nie? I oni stworzyli taką grę, że niby tam jest historia jakiegoś tam westernowca, kumasz, co chodzi, jakieś strzelaniny i w ogóle tak, jak się kiedyś żyło, tak, nie? Tam w Ameryce. I prawie cała mapa Ameryki tam jest, w górach się jeździ po takim śniegu i jest ta gra mega realistyczna, normalnie mega to wygląda i tak jak prawie na żywo teraz, nie? Co jedziesz na koniu. No ale ja w nią gram, bo tam konie są. W lewo. No można single player i multiplayer. No dokładnie. Tak. Ale on się jakoś dziwnie wspina, bo Hakamada to wiesz, długą szyję ma, to ona nie musi się wspinać. Tak, Słonko? Zobacz, jestem wyższa od ciebie, no w końcu. Ale dziwnie. No a widzisz, Odra mówiła, że Haki mądra, jednak Haki uznała, że... Ja pierdzielę, Whitwer. I ty jeszcze po tym zejdziesz, tak? Dobrze, mamy zatrzymanie na liście. Podtankowanie. Tak, dokładnie. Ale już idziemy tak z godzinę, nie? Ile? O, to nawet więcej, no bo wiadomo, jakby się galop kłusł cały czas. Co? Ja muszę pierwszy raz wandy w domu. A, no. No tak się odbrozisz. Widzenia. Koniec drive'a. Patrzcie, jak tam słońce się odbija. Jasne. Jakby ktoś zrobił zdjęcie i tam ustawił jasność na maksa, nie? Fajnie, bo przynajmniej GoPro fajnie zbiera tutaj obraz. Zaraz moi drodzy będziemy robić podjazd taki. I będziemy nad jeziorkiem. I zobaczymy, jak tam, czy oblodzone jest, czy nieoblodzone. Nagrałyśmy, żeby na Insta się coś rzucić. No ale jak mam się nagrać, jak ja tu mam GoPro? O! Git, no. Oczywiście, że nie. Widzisz, wykrakałeś. Nagrałabyś mnie i co? Nagrałabyś mnie. No. I proszę bardzo, nie było tego widać, bo ja za późno głowę odwróciłam. O. No ale one tak mają właśnie. Tak samo się witały pierwszy raz, jak się poznały. Zresztą yerba machła logo i pasuch rozerwała. Potem drugi raz, jak się poznawali, to też na nagraniu, hop, ta kopie jedną, ta drugą. I też zadem, nie? Ja pierdzielę, no przecież normalnie, nie wiem, klacze. One by musiały mieć we dwójkę ruje i wiesz, i wtedy może i ten. Wilpka by kopała. I wilpka pomiędzy. Ścieżkę konną. Kiedyś ten cały szlak przejdziemy. Piszesz się z nami, żeby przejść ten cały szlak? Bo on ma 60 km ponad i prowadzi tak jak wiesz, Koniewo, tu Kamienna. Będzie cieplej, nie? No tak, wiadomo. Ja nawet nie znam całego tego szlaku. No ale Szczyniec to prowadzi i zakręca chyba takie koło, wiesz? Z noclegami czy jak? Jak z noclegami? Cały dzień. To przejdziesz, chociaż nie wiem, 60? Albo konie gdzieś, wiesz, dać. Da się, na rowerze raz tyle przejechać. Ale koń musisz zatrzymać się przynajmniej na 60 km, to przynajmniej dwa razy postój po godzinę. Na pasie, nie, na jedzenie. Więc wiesz. No da się to zrobić, nie? Tylko by trzeba było, nie wiem, naprawdę przejechać albo przejść na nogach tą trasę. Tak mniej więcej, żeby zobaczyć, gdzie skręcać. Chyba, że gdzieś na mapie jest ten szlak. To jest dobre pytanie. Wtedy by się zobaczyło. I widzisz te światło w tunelu? Tam. Bo tam będziemy gdzieś w prawo skręcać.
Oczalami porąbało. Co ty? Ale wiecie, co najlepsze tutaj zrobili? No jest zakaz pływania, więc no tu się dużo zmieniło od tych czasów, od których tu byliśmy. Są porobione tabliczki, że nie można pływać i w ogóle. O, zobaczcie, przynajmniej się napoicie, co? Widzisz? No. No i co? Mówiłem, że tutaj łabędzie. One jakieś takie... No. Ale że na nas? Czy co? Może, może odstraszają. No. Tak, brawo, Hucu! Super! Nie! Nie, Komada już lato poczuła w zimę, nie? Hit! Dobrze! Ona po prostu wybiera najlepszą wodę. No ale przynajmniej Wilber trochę odważniejszy. Brawo Wilber, super jesteś. Dałeś radę. No, nie tak strasznie było, co? Dokładnie. Tak, no, matka będzie czyścić. Dobry koń. No i git. O! Teraz to się... No ładnie, ładnie to wygląda. W ogóle wyobraźcie sobie, że ktoś z tych skał tam z samej góry spadł. No może nie sam, na sam dół, ale spadł, nie? Z jednego szczebelka. I tylko na szczęście się połamał, ale kurde. Jakby masakra. Trzeba uważać. Port. Dobrze. Sarna tak blisko szła? Wow. Brawo. Wilbusiu, brawo. Ale zobaczcie, że ta woda jest jakby, nie jest niebieska, nie? Ciekawe. Zawsze jest niebieska w lato. A teraz... A nie wiem. Ale patrzcie, jak zwierzę na podjazd zrobiły, jakieś kurwa ślady są. Normalnie sarny schodziły z takiej góry pionowej. Jak się wenement. O, widzisz, Akamada jak patrzy do góry, ej. Widzisz? Tak do góry patrzyła. No, pięknie. Tu musimy zawrócić, Karol, wiesz, bo tam już za dużo kamieni jest. Bez sensu. Nie będziemy ryzykować. To jest tak wygląda z drugiej strony jeziorko. Piękne. Przy iglaku. A pachnie. Tak? Nie wiem, ja czuję tylko pot Wilbera. Super. Ja muszę ten plecak trzymać za każdym razem. Żeby nie było go słychać na filmie. Super Wilber! Dawaj renifer. A już, a widzisz, czyli te jezioro, jezioro, można powiedzieć, że jezioro się rusza, że nie zamarzło. To jest ciekawe. Brawo Wilber. No i super. No i idziemy do góry w takim razie. No tam byśmy się wspięli, ale raz nie ma czasu, a dwa nie wiadomo jak jest tam ślisko, bo tam się prawie pod przepaścią jedzie. Musi być naprawdę sucho. I tylko w lato raczej tam byliśmy. Podjazd jest. Nie kur... Nie! Wilber, ja po prostu zawieciana. Skoczył mi jeszcze z czterech nóg na dół. Super, jesteś naprawdę. Ale to było takie dziwne, bo mi siodło zjechało, tak to ja bym się przytrzymała, ty. A mi siodło... Nie, nie ma szansy, tego nie przestawię. Mi się go przytrzymać teraz. Najgorsze, że ja kliknęłam i on mi wskoczył i się nie nagrało chyba. Kurde. Wilber. Evenement jakiś.
co było dobre, co było dobre. Z tego się nie spodziewałam w życiu, że on skoczy. Super. To będzie pierwszy skok na Wilberze. Wszystko najlepsze na moje. Nic się nie nagrywa. Sorry Wilburku, tak skoczyłeś z matką, jesteś naprawdę głupkiem. Chciałeś zostać po prostu chłopcem skaczącym. No może ci siodło skokowe kupię, jak ty tak skaczesz, Wilber. No ale on tak normalnie mówi ci, no nie, no przysięgam. Ty to pewnie widziałaś, jak od zając pewnie zrobił takiego zająca, nie? No. Ja się tak zatrzymałam, że ja czekam, aż on przejedzie. No, a ten jeb. A ta się śmieje, no. No dokładnie, dokładnie, dzięki. Że ty się śmiejesz ze mnie. Do tego to, żebym się nie spodziewała w ogóle, że on mi skoczy przez to. Przecież to nawet nie jest wysokie. I wiesz, no, wcześniej przeszedł i uznał, że dupa. Tam musi flać dzisiaj. No bo teraz się rozluził, no skoczył, wiesz, dumny z siebie. Ja pierdziel. Tylko, że te siodło poszło na szyję od razu. I on jeszcze z takiej górki mi to zafundował. Wydupczył mnie. Może też dlatego, że ja z tym siodłem spadłam od razu na szyję, bo on od razu się zatrzymał. I mój ciężar to siodło przesunęło, bo tak to się raczej nie przesuwa, nie? Tak jak zeszliśmy na dół, to się nie przesunęło. To stwierdził, że skaczemy. Ja pierdzielę, no żeś mi tak ufundował teraz, że ja nie wiem. I potem będzie. Ja teraz będę za każdym razem schodzić z ciebie, jak będzie jakaś przeszkoda. Bo ja już się ufam na temat przeszkód. Chłopie, jeszcze nie ta pora na skakanie przeszkód. O! Git, super. Kusikę, kusikę, Wilbusiu. O, haki se galopuje może. Super, Wilber. Ja wiem, że ty... Tak, super, Wilber. Ale żeś dotarł, Karol. Herbatka. Herbatki, tak dziękuję. Wyglądamy, dotarliśmy. W ogóle jesteśmy cali zamarznięci. Ogólnie myślałem, że już zgubiłem te stopy po drodze, nogi. Ale byliśmy mega mocno dobrze ubrani, ale widocznie nie aż tak, bo trzeba chyba patrzeć jak na Syberii trzeba się ubrać. Konisi wyglądają w ten sposób, że Hakamada praktycznie się nie spociła, bo zachód słońca, zobaczcie. Czy idealnie żeśmy zdążyli przed ciemnością. Jak wygląda, kurczę, fajnie. No i Wilbuś. Wilbuś troszkę bardziej mokry, no bo wiadomo, on jest bardzo zarośnięty. Na piersik się przydał, bo pod stroną górkę jak podjeżdżaliśmy, to siodło zostało na swoim miejscu. Z górki też fajnie. No jedna sytuacja, jak stwierdził, że będzie skakał. Świetnie. No zaraz jeszcze wam naleję wody, no. Z tego, ze strumyka. Popatrz, on musi wszystko sprawdzić. Dobra, żegnamy się z wami i do następnego rajdziku i do następnego vlogmasa. Pa, pa.